przekazać w dodelekturze najnowszego numeru tygodnika do rzeczy. Małgorzata Wałczyk w naszym okładkowym tekście pisze o unijnych chucpiarzach, którzy chętnie pouczają Polskę, a sami mają sporo za uszami, jeśli chodzi o ich polityczne kariery. To taki subiektywny przegląd tych najbardziej agresywnych i radykalnych wobec Polski polityków brukselskich. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do lektury tego tekstu, bo to rzeczywiście są ciekawe rzeczy. Rafał Ziemkiewicz pisze o wojnie polsko-polskiej, wojnie Platformy z PiS-em, wojnie coraz bardziej wyniszczającej, ale też coraz bardziej męczącej, w której te obie strony już dawno wystrzelały się ze wszystkich argumentów i nie za bardzo wiedzą, co dalej. Maciej Pieczyński pisze o tym, jak wygląda wojna propagandowa dotycząca tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej w białoruskich mediach. To jest też bardzo pouczająca lektura, a Piotr Stenka podsumowuje wybory niemieckie i zastanawia się, jak będzie polityka niemiecka wyglądała po odejściu Angeli Merkel. Mamy też oczywiście recenzję najnowszego filmu o Jamesie Bondzie i Wiesław Chełmieniak zastanawia się, co dalej z całym cyklem o Bondzie. To i dużo, dużo więcej w najnowszym numerze tygodnika do rzeczy i w jego wersji papierowej i elektronicznej. Obie serdecznie polecam.